Panie trenerze, nie udało się drugiemu zespołowi wygrać dzisiejszego spotkania. Remis 1-1. Jak pan ocenia to spotkanie w wykonaniu naszego zespołu? Czy uważam, że remis z drużyną z Niechanowa w dzisiejszym spotkaniu 1-1 to jest dla nas porażka. Powinniśmy ten mecz zdecydowanie wygrać. Tym bardziej, że dzisiaj nie można narzekać na boisko, bo graliśmy na głównej płycie. Było większość zawodników z drużyny pierwszego zespołu. No niestety nie wszyscy podchodzą do tego tak, jak podejść powinni. Brak koncentracji, motywacji, w niektórych momentach też brak umiejętności u tych młodych zawodników. Strzeliliśmy bramkę, byłem pewien, że worek się otworzył. Niestety, brak koncentracji, to co podkreślam, szybka kontra na początku drugiej połowy, bramka wyrównująca. Były sytuacje później jeszcze, nie trafialiśmy z głowy, z metra, z dwóch metrów. No, piłka nożna, tak to się niestety ułożyło. To co mówię, uważam, że jest to porażka. No właśnie, czy tylko i wyłącznie uważa pan, że właśnie koncentracja, może jeszcze brak zaangażowania, jak pan to... Też, to co mówię, brak takiej odpowiedniej koncentracji, a podejście niektórych zawodników, no nie jest takie, jak być powinno, właśnie chodzi o to zaangażowanie. Co pan zamierza z tym zrobić, żeby chłopaków bardziej zmotywować do jeszcze lepszej gry? Znaczy nie, chcę na gorąco teraz komentować, analizować i szybciutko podejmować jakieś decyzje. Obejrzę sobie na spokoju ten mecz, przeanalizuję i usiądę ze sztabem szkoleniowym, z prezesem i podejmiemy jakieś na pewno. Ale na pewno rozmowa z chłopakami będzie. Będzie na pewno. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I jeszcze powodzenia w kolejnym meczu.